Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, zapnijcie pasy. Co tu się działo? Masakra. Partia grana online, 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Wesley So kontra sympatyczny Levon Aronian. Moi drodzy, lubimy Michała Tala, lubimy jego partię, lubimy partię Dubowa. Niesamowicie agresywni zawodnicy, ale co tutaj Amerykanin grał? To jest w ogóle... Inne słowa się cisną na usta. Moi drodzy, zapraszam serdecznie, zapnijcie pasy i jedziemy. D4. Tym ruchem rozpoczęła się ta partia. Skoczek na F6, C4, E6, skoczek C3, goniec B4. Obrona Niemcowicza jest na szachownicy. Hetman C2. Klasycznie bronimy skoczka i w tym momencie nastąpiła roszada. Tutaj białe zagrały spokojnie. Jeszcze skoczek F3. To są normalne posunięcia. D5. D5 w ten sposób atakujemy oczywiście centrum. Chcemy zbić pionka. Tutaj oczywiście można wybić, nie trzeba się śpieszyć. Goniec zagrywa na G5. Pamiętajmy, rozwój figur jest najważniejszy w debiucie. H6. No i pytanie teraz takie: czy bijemy skoczka, czy odchodzimy na H4 ze związaniem dalszym na hetmana? Myślę, że odpowiedź jest dosyć prosta, aczkolwiek bicie skoczka nie jest złe, oczywiście. Tu Wesley So postanowił zagrać na H4 gońcem. I w tym momencie nastąpiło bicie na C4. Powoli zaczyna się, moi drodzy, jazda bez trzymanki. Gdyż no, zbicie piona powoduje takie gambitowe troszeczkę granie. I w tym momencie jaki ruch byśmy wykonali? Chociaż to jeszcze nie jest jakieś super trudne, oczywiście. Najczęściej się spotyka A3. Wesley So zagrał E4. Zobaczcie, co się dzieje. Jakieś E5 grozi. Już jakieś jazdy tutaj na tym związaniu się dzieją. Ale Aronian od razu zapobiegł temu posunięciu, zagrał G5. No i teraz moje pytanie jest takie, czy można zbić skoczkiem na G5? Co się narzuca oczywiście, bo jak wybijemy, grozi E5 i jest fajnie, król odkryty, ale niestety jest dobra odpowiedź czarnych. Hetman bije na D4, schodzimy ze związania, zdobywamy piona, bronimy skoczka. Sprawa jest prosta. Czarne mają zdecydowanie lepszą pozycję, zdecydowanie. Przewaga materialna, po prostu. Moi drodzy, po G5 goniec zagrał na G3 i posunięcie B5. Standardowo bronią tutaj czarne piona, nie można zbić skoczkiem, związanie, sprawa prosta. I w tym momencie białe o dziwo zagrały E5. Mówię o dziwo, dlatego że zamykają gońca, ale to jest naturalna kolej rzeczy. Tak się po prostu gra. Trzeba grać agresywnie. Zauważcie, te pionki odkryły króla i białe chcą to wykorzystać. No właśnie. Jak to wykorzystać? Tutaj skoczek zagrał na H5 z myślą może zdjęcia gońca. Poza tym no, skoczek zawsze na G7 może ruszyć, ale to już nie spekulujmy tutaj. Zobaczmy dalej. I teraz pytanie, właśnie jak grać białymi, bo zobaczcie, goniec troszeczkę zamknięty. Można próbować grać goniec C2 roszada. Tak po prostu, dlaczego nie? Ale można też wykorzystać fakt, że to jest troszkę odkryte i tutaj celuje właśnie Amerykanin. Moi drodzy, hetman się centralizuje. Okej, okay, hetman zaatakował wieżę, tak po prostu, ale chodzi o to, żeby tym hetmanem zejść na G4 i podważyć skoczka, może H4 i tu już są ataki niezwykle groźne. Silnik podpowiada, że to jest remisowa pozycja, ale to silnik. Pozycja według mnie jest mega już skomplikowana, a jeszcze będzie bardziej. I teraz tak, czarne zagrywają hetman D5. Można tak zagrać, skoczek nie może zbić, przypominam, bo tu jest związanie. No i hetman na G4. Nie możemy wymienić. Absolutnie nie możemy wymienić. Atakujemy. Skoczek G7. Oczywiście czarne tutaj nie chcą za bardzo zbić na G3, bo się otworzy tutaj atak jeszcze od jednej ciężkiej figury. Jest masakra. Grozi skoczek po prostu G5. Groziłoby. Skoczek zagrał na G7. No i teraz białe grają, myślę, że dosyć prawidłowo. Mi to by się narzucał taki ruch pod tytułem skoczek na E4. Chociaż nie, nie można tutaj wróć. Przepraszam. Związanie jest oczywiście. Jakby tego związania nie było, ja bym tutaj tym skoczkiem próbował grać oczywiście. Nie można. Więc starajmy się wyprowadzać dalej figury. Tak też się dzieje. Goniec E2. I teraz tutaj czarne mogłyby po prostu próbować zagrać skoczek na C6 z atakiem na pionka, czyli ten rozwój figury, nawet skoczek przez E7 mógłby się przetransportować troszeczkę tutaj do obrony, mógłby wejść na przykład. No ale czarne popełniają babolca. Bardzo poważny błąd. F5. Narzuca się ten ruch oczywiście, bardzo się narzuca, gdyż atakujemy hetmana. No bicie w przelocie, moi drodzy, to tutaj byłoby źle, bo jest E5. Bicie E5 i z atakiem tutaj na hetmana można odbić. No i robi się dosyć nieprzyjemnie. W tym momencie hetman oczywiście zagrywa na H3. Ja mówię oczywiście,
bo się łatwo już analizuje, partię już przyjrzałem wcześniej, no ale zauważcie, że tu grożą widły, ale grozi tam wzięcie. No i o co to w ogóle chodzi? No dobra, widły poszły, bo musiały. To samo by się działo oczywiście po f4, hetman by wybił i skoczek na g5, tam się siatki matowe. G4, bicie na h5, bicie na f3 i goniec bije na f3. Wow! Co tu się wyrabia, moi drodzy? Co tu się wyrabia? Okej, okay, wygląda to niezwykle groźnie. Figura mniej u białych, ale odzyskujemy wieżę. Czy na pewno? Hetman zbił na d4. Ręka do góry, kto zbija wieżę na a8, moi drodzy? Po głębszym zastanowieniu bicie wieży jest fatalne. Tak nie zagrały białe, ale musimy sobie zobaczyć, co by było. Po wybiciu na a8 jest goniec na c3. Zauważcie, że król nie ma roszady. Brakuje tego jednego tempa. Jakby była już zrobiona roszada, byłoby już z głowy. Niestety, no wybić raczej trzeba. I po wybiciu tutaj na przykład na c3, król e2, żeby wieżę scalić. Oczywiście wieża a1 z wieżą z h1. I na przykład po król e2 jest f4. Chodzi o to, żeby raz, że atakować gońca, a dwa, żeby tutaj była opcja na przykład wybicia z szachem na e5. Są takie tutaj możliwości. Mimo jakości mniej u czarnych, to czarne tutaj wiodą prym. Jakiś hetman d3 grozi nieprzyjemny. No generalnie pozycja jest bardzo nieprzyjemna dla białych. Oczywiście po biciu na c3 można spróbować iść królem na f1, ale po bardzo dobrym ruchu goniec d2 z tempem oczywiście, niekoniecznie trzeba od razu zbijać pionki, hetman na przykład h4, żeby wymienić, nic z tych rzeczy, bicie, wieża d1 i moi drodzy, wystarczy zagrać c3, nie ma co zbierać, c2, c2 grozi, grozi c1, król bezpieczny, 0-1 tak naprawdę, mogłoby być, tak nie było. Moi drodzy, po biciu hetmanem na d4 jak najbardziej białe tutaj robią roszadę i król jest już tutaj bezpieczny. Oczywiście pamiętajmy o tym, roszada jest ważna, wchodzi za chwilę wieża, tutaj i tak grozi bicie nieprzyjemności po stronie czarnych. C6 zostało zagrane, zobaczcie, te figury nie zostały wyprowadzone, to się może zemścić. Wieża z a na d1, hetman b6 wrócił. I teraz następuje piękne posunięcie, muszę przyznać, piękne. Ja może powiem, jakie tutaj są fajne opcje. Na przykład skoczek e2, skoczek f4, najlepsze według kompa. Ale białe popisują się równie ciekawym i twórczym zagraniem. Naprawdę przepiękne zagranie, przepiękne. Może zatrzymajcie sobie film, poszukajcie, moi drodzy, warto, warto pomyśleć. Uwaga, ten ruch nazywa się skoczek, moi drodzy, skoczek, skoczek na e4. Skoczek na e4, podpionka. Tak po prostu. Skoczek jak tu wejdzie, to jest koniec. Albo jak na g5 wejdzie, to jest koniec. No koniec partii. Bić trzeba, nie ma wyjścia. Wybicie. No jak się bronić? Jeżeli skoczek f5, to nie wróżę tu nic dobrego. Grożą szachy, wielkie nieprzyjemności. Bicie, jakiś goniec h4, goniec f6. Wieża na wolnej linii. Robi się niebezpiecznie. Zagrała wieża na f5. Mniejszy ból, powiedzmy. Wybić trzeba, bo nie ma wyjścia. To samo się dzieje po skoczku. Zawsze tutaj po biciu na f5 jest hetman g6, hetman g5, szach. Tam wieża na d8 wchodzi. Dzieje się. Bicie pionkiem. I moi drodzy, bardzo silny ruch w tym momencie nastąpił. Trzeba jakoś wprowadzić figury. W tym momencie w ogóle jak to wygląda? To wygląda tak, że jest wieża za trzy figury tak naprawdę. Wieża za trzy lekkie figury, więc ogromna przewaga materialna czarnych, ale pozycja na to nie wskazuje. Przewaga jest białych zdecydowanie. E6. Piękny ruch. O co w nim chodzi? Otóż, jeżeli goniec by wybił, to jest wprowadzenie gońca na e5 z atakiem na g7. Piekielne groźby matowe i na przykład hetman b7 z obroną, to się wiąże niestety z wieżą d8. Goniec f8 mógłby się zasłonić oczywiście, ale proste rzeczy. Bicie. Bicie i odbicie na e6 z szachem. Chyba nie trzeba tłumaczyć, że tu jest piekielne związanie. Król sobie tam odchodzi, wprowadzamy drugą wieżę. Może wieża e1, wieża e3, wieża h3. Mamy na to dużo czasu białymi, oczywiście. 1-0 byłoby już wpisane w tabelce. Moi drodzy, po e6 goniec zagrał od razu na f8. Czarne wyczuły, o co chodzi, no ale pozycja jest na tyle opłakana. Aczkolwiek też trzeba no, potrafić, znaczy trzeba potrafić, trzeba spróbować atakować, bo to, że jest wygrana, to jeszcze nie powiedziane, że wygrywamy. To nie jest takie proste, ale trzeba przyznać, dzieje się tutaj. Goniec zagrywa na e5 zdecydowanie. C5. Moi drodzy, co dalej? Tutaj Wesley So zagrywa jedyny ruch, który daje bardzo duże szanse na zwycięstwo. Bardzo duże szanse, a bardzo małe szanse na obronę dla przeciwnikowi, przeciwnikowi, przeciwnikowi. Moi drodzy, goniec zbija na g7. Goniec na g7. I teraz myślę, że najpiękniejszy ruch w partii. Najpiękniejszy ruch w partii.
Zgadujcie, co zagrały białe? Jedyny ruch, który partię wygrywa według silnika. Reszta oczywiście, jakbyśmy zagrali inaczej, to może też, ale piękne posunięcie. Naprawdę, szapoba, Wesley So. Przepiękna partia. Moi drodzy, jest to ruch E7. W ogóle o co tutaj chodzi? Przecież hetman wisi. O co tutaj chodzi? No cóż, chodzi o to, że jak będzie zbicie hetmana, no to oczywiście dorabiamy z szachem król H7 i hetman C8. Wieża za dwie figury, związanie, to samo tutaj występuje i wieża na przykład na D8. Zwyczajnie wieże wchodzą na wolne linie. Król nie ma szans. Grozi tutaj jakieś bicie na F5, jeszcze bardzo nieprzyjemne. Partia jest totalnie wygrana. Totalnie wygrana, moi drodzy. Można grać co chcemy. W tym momencie po E7 goniec zagrał na D7 i hetman H5. Chcemy doprowadzić tutaj pionka. Prosta rzecz. Hetman C6. Wieża z F na E1. Ostatnie rezerwy wchodzą do gry. Ale jest goniec na E8. Nic strasznego dla białych, gdyż wieża D8 wiąże tutaj króla. Niesamowicie groźnie to wygląda. I czarne zdążyły teoretycznie tutaj wyjść wszystkimi figurami, włączyć rezerwy do obrony. Czy to wystarczy, moi drodzy? Otóż nie wystarczy, bo Wesley So ma kolejne piekielnie silne posunięcie. Naprawdę szapoba. Niesamowite ruchy tutaj zagrywa Amerykanin. Moi drodzy, wieża E6. Wow. Wow. Uczmy się takich odciągnięć generalnie. Chodzi o to, żeby odciągnąć hetmana od obrony E8. Zagrały czarne. Czarne zagrały hetman D7. Już rozpacz, można w zasadzie zbić na D7. Ale co by było po biciu na E6? To jest ciekawe. Oczywiście. Bicie na E8, prosty ruch. Król H7, kolejny szach. Jeżeli goniec na H6, dorabiamy hetmana. Po zabawie, nawet jak tutaj będzie, moi drodzy, bicie i powiedzmy wybijemy hetmana, nie ma mata, bo hetman zawsze broni D1. Ostatnie tutaj wyliczenia jednak dowodzą, że białe się trzymają. I po hetman D7, to już taka powiedzmy rozpacz, no bo co grać innego? Oczywiście moglibyśmy tutaj zbić, wygrywamy jak najbardziej, a Wesley So postanawia wybić wieżę, co też jest dobre. Skoczek na C7, wieża wraca na D8. Nic się nie dzieje. Skoczek zbija na E6, wieża E8, proste zagrania, skoczek F8 i uwaga, wieża F8, koniec partii. Czarne się poddały. Tyle poświęceń, tyle pięknych zagrań. Dlaczego się poddały czarne? Prosta rzecz. Jeżeli goniec zbija, wtrącamy tutaj pięknego szacha, jeżeli król to mat, jeżeli goniec, zarabiamy hetmana. Chyba nie trzeba dalej tłumaczyć. Moi drodzy, rewelacyjna gra, rewelacyjna po prostu gra Amerykanina. Niesamowita partia, rzadko spotyka się chyba takie partie z tyloma poświęceniami. No cóż, trzeba śledzić tego zawodnika, niesamowicie to wszystko wyglądało. Dzięki serdeczne za uwagę, piszcie w komentarzach, czy Wam się partia podobała. Pozdrawiam, cześć!